Zaczęło się od majówki. Wiecie, długi weekend, człowiek chce odpocząć, chociaż często i tak musi pracować, ale no jednak jest w nas gdzieś ta chęć, żeby trochę sobie odpocząć, trochę się polenić. Taki był też mój plan, częściowo zrealizowany, częściowo nie. Gdzieś tam w którymś momencie zadałam pytanie na Instagramie, jak spędzacie majówkę? No i się zaczęło, bo odpowiedzi dostałam najróżniejsze, okej, ale miały w sobie jedną wspólną cechę. Otóż wszystkie te, które wspominały o lenieniu się, jak to zwykle było określane, bardzo często kończyły się jakimś wyjaśnieniem, usprawiedliwieniem, albo wręcz przeciwnie, jakimś tekstem w okroju, że Boże, muszę się ogarnąć, próbuję się zmotywować, coś tam, coś tam. No i z jednej strony na początku nie zrobiło na mnie to szczególnego wrażenia, bo taką mamy narrację i tak ludzie po prostu często mówią i same im się to zdarza. Ale im dłużej o tym myślałam, tym bardziej zdawałam sobie sprawę z tego, że coś tu nie gra. Na pewnym etapie życia musimy w jakiś sposób uczyć się, że odpoczywanie, lenienie się to coś wstydliwego. Zaczęłam zastanawiać się dlaczego. Myślę, że jest tu masa powodów, ale na myśl przyszła mi jednak takie kapitalistyczne przekonanie, że człowiek jest wartościowy wtedy, kiedy jest produktywny. I to jest coś, co internalizujemy bardzo wcześnie, bo po prostu wszystko nam na to wskazuje, cała kultura nam to mówi, ludzie wokół nas to mówią. Generalnie powinniśmy być cały czas produktywni i cały czas się rozwijać i cały czas robić rzeczy, bo inaczej to szkoda gadać. Tymczasem fakt jest też taki, że odpoczynek jest po prostu niezbędny. Jest niezbędny, bo żeby pracować na pełnych obrotach i żeby w ogóle działać w taki sensowny sposób, myśleć sensownie, no to musimy być wypoczęci, tak to po prostu działa. A jest też kwestia taka, że generalnie potrzebujemy tego odpoczynku dla dobra naszego zdrowia psychicznego, które generalnie w życiu się całkiem przydaje. Już abstrahując od tego, że mamy problem z odpoczywaniem i przyjemnością w ogóle, to chciałabym jeszcze zastanowić się nad tym, skąd bierze się to takie przekonanie, że z niektórych mediów czy czynności możemy czerpać przyjemność, a z innych to już tak średnio, bo są głupie, żałosne albo żenujące. Bo mam wrażenie, że to de facto łączy się z tym, co powiedziałam wcześniej, czyli z tym, że świat obecnie postrzega nas za wartościowych, kiedy robimy coś produktywnego, kiedy się rozwijamy, kiedy czerpiemy wiedzę, inspirację z rzeczy, z kultury wysokiej. O. A tymczasem ja wychodzę z tego kontrowersyjnego założenia, że nie wszystko musi być ambitne, ba, nie wszystko powinno. Jakby ja naprawdę lubię czytać literaturę piękną i z jakiegoś powodu przeczytałam na przykład, nie wiem, całych Nędzników. I jednocześnie jestem w stanie oglądać Riverdale, ciesząc się tym, że czuję, że moje szare komórki powoli umierają. Kto wie, ten wie. No ale dobra, nie będę w to wchodzić za daleko. Chciałabym za to spojrzeć na definicję guilty pleasure. Guilty pleasure to rodzaj aktywności albo medium, które nam sprawia przyjemność, ale wstydzilibyśmy się komuś o tym powiedzieć. To mogą być filmy, to mogą być seriale, to mogą być książki, to może być jakaś zupełnie inna czynność, którą po prostu lubimy wykonywać. I generalnie chodzi o to, że jeśli byśmy o tym komuś powiedzieli, no to ten ktoś uznałby to za głupie, wstydliwe, czy coś w ten deseń. No i teraz zostaje pytanie dlaczego. Generalnie przez ostatnich kilka lat pracowałam sobie na tym, żeby termin guilty pleasure wypchnąć ze słownika. Nadal go używam, ale mam trochę inne podejście do niego, bo bardzo zgadzam się z tym, co ktoś mi napisał, czyli hej, to jest 2019 rok, nie powinniśmy już mówić o guilty pleasure. A z tego prostego względu, że jeśli coś sprawia ci przyjemność, to do it. Znaczy taka gwiazdka tutaj, jeśli nie robi to krzywdy nikomu innemu, to
do it. Ale to taki szczegół. Nie chcę czuć się guilty za to, że coś sprawia mi przyjemność. Nie chcę się czuć winna, kiedy czerpię przyjemność z czegoś, co niekoniecznie jest ambitne. I nie chciałabym też, żeby ktokolwiek inny czuł się winny, oglądając serial, który jest uznawany za głupi, a może nie jest uznawany za głupi, po prostu jest głupi, ale ktoś czerpie z niego przyjemność. Nie czujmy się guilty. Odczarujmy pleasure. Przyjemność nie powinna łączyć się z poczuciem winy, po prostu. Oglądajcie, czytajcie największy shit pod słońcem i cieszcie się tym i nie czujcie się winni, bo trochę szkoda życia na to. Oczywiście to wszystko jest nieco prostsze w teorii niż jest w praktyce. Mówię to też dlatego, że sama zaczęłam się nad tym tematem zastanawiać kilka lat temu, a nadal zdarza mi się czuć takie ukłucie poczucia winy, kiedy sięgam po ten nowy odcinek Riverdale. Więc myślę, że to proces, ale warto zmierzać w tym kierunku, bo z łączenia przyjemności z poczuciem winy nic dobrego nie wychodzi. Rodzi się właśnie sama frustracja. Lepiej jest się nacieszyć w spokoju, a później owszem zająć się czymś produktywnym. I tyle. Jak jest z tym u Was? Czujecie się winni? Macie jakieś takie swoje wstydliwe przyjemności? Czekam na Wasze komentarze i zmykam sprawdzić, czy są już jakieś nowe odcinki moich seriali. PS! Subskrypcje i łapki w górę są bardzo mile widziane, bo ogromnie pomagają takim małym youtuberom jak ja, więc dzięki!